I Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Moi drodzy, gromadzimy się w tej kaplicy, aby położyć kamień węgielny, ale też gromadzimy się po to, aby poprosić dobrego Boga, by od tej pory zamieszkał tutaj i abyśmy my mogli tutaj się gromadzić i sprawować święte sakramenty. Ale teraz na początku poprosimy księdza proboszcza, aby wprowadził nas w nasze spotkanie. Będzie pochwalony Chrystus. Amen. Księże biskupie, serdecznie witamy Ciebie dzisiaj w naszych progach jeszcze takich kończących się tutaj w tej świątyni w imieniu całej wspólnoty parafialnej, bo parafianie są u siebie. I tutaj naprawdę wielu z nich wciąż dogląda, pomaga, więc to niech to przywitanie będzie w imieniu całej naszej wspólnoty parafialnej. Chciałbym też przywitać, moi drodzy, księdza dziekana Mariusza Stasiaka z Brudnicy, z brudnickiej fary. Świeżo po odpuście, też pełen radości, entuzjazmu, łaski Chrystowej. Ksiądz Paweł Kułatka, sekretarz księdza biskupa. Serdecznie witam księdza Pawła Kłodzkiego. Też osobę, która towarzyszy nam od początku i bardzo nam pomaga. Księdza wójta gminy Bobrowo. Jesteśmy tutaj, wiemy, na terenie gminy Bobrowo, ponieważ nasza parafia jest dwugminna. Także też przy okazji bardzo dziękuję księdzu i panu Pawłowi i wszystkim, którzy tutaj wkładać ogromny wkład materialny i duchowy. Ja tylko już wobec księdza biskupa jeszcze przedstawię tych, którzy tutaj aktualnie pracują na tym ostatnim etapie. Jeszcze raz pana Mirosława Zabłockiego razem z panem Mariuszem Donkiem, panem Sylwestrem, jeszcze innymi tutaj pracownikami tej niezmordowanej firmy stolarskiej, która wkłada tutaj ogromne też serce przede wszystkim, bo to dla wielu z nich to jest ta kaplica ich. Zresztą mało tego, bardzo blisko tutaj mieszkają, muszą sobie naprawdę urządzić tą kaplicę. Witam wszystkich radnych, parafialnych. Mamy też taką radę budowy kaplicy, więc tutaj jest cały czas czujne oko parafian nad tym miejscem. A ja chciałbym teraz poprosić jeszcze raz księdza biskupa, aby pan organista też, by pobłogosławił na tym etapie to miejsce, ten kamień węgielny, który otrzymaliśmy od ojców Paulinów z Jasnej Góry. Ja potem po błogosławieństwie przeczytam też ten akt poświęcenia kaplicy
tak żebyście też wiedzieli, on będzie tutaj wisiał. Podpiszemy go też i poproszę te osoby tam wyczytane o podpis, ale poproszę też na końcu o podpis wszystkich tutaj obecnych, bo do tej kapsuły czasu, takiej bardzo solidnej, którą postarał się pan Romek Łyczkowski, pójdzie tutaj parę właśnie takich naszych rzeczy, takich pamiątek, prasy tej, która się dzisiaj ukazała z dzienników, również jakiś banknot z naszych czasów. Myślę, że Mieszka pierwszego tam włożymy, bo musimy zbierać na kaplicę. To jest bardzo ważny moment, kiedy spotykamy się i urowujemy ten kamień węgielny. Bo to jest zamknięcie jakiegoś etapu pracy. Myślę, że etapu bardzo ważnego, bo kiedy rozglądamy się tutaj w tej kaplicy, to ona już budzi podziw, a pewnie kiedy jeszcze uda się dokończyć tę pracę, to będzie przepiękna kaplica. Dom Pana Boga i nasz dom. Będziemy tutaj przychodzili, aby się modlić, aby uwielbiać Pana Boga, ale też będziemy przychodzili tutaj, aby się spotkać ze sobą. I myślę, że dla całej miejscowości i dla całej parafii to będzie miejsce bardzo dobre i miejsce, które będzie też ozdobą okolicy. Bo ten kościół góruje ponad innymi domami i no jest piękne. Bogu niech będą za to dzięki. Teraz poświęcimy kamień i te wszystkie rzeczy, które będą złożone w kapsule czasu. Módlmy się. Nie miałem. Bez mikrofonu. Módlmy się. Boże Ojcze Święty, Twój Syn narodzony z Maryi Dziewicy został zapowiedziany przez proroka jako kamień oderwany od góry bez dotknięcia ludzkiej ręki i nazwany przez apostoła niezmiennym fundamentem. Pobłogosław ten kamień węgielny, który kładziemy w imię Chrystusa i spraw, aby to dzieło rozpoczęło się, wzrastało i zakończyło w Chrystusie, którego ustanowiłeś początkiem i celem wszystkich rzeczy, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Z wiarą za chwilę, z wiarą w Jezusa Chrystusa położymy ten kamień węgielny w fundamencie tej świątyni, w posadzce świątyni. Niech w tej kaplicy ludzie czerpią świętą moc sakramentów i łaskę. Niech wzywają i wysławiają imię naszego Pana Jezusa Chrystusa, któremu chwała i panowanie przez wszystkie wieki wieków. Amen. Księże proboszu wielkie Bóg zapłać, ale my dobrze wiemy, że ksiądz proboszcz sam nie byłby w stanie tej kaplicy tutaj postawić. Byłby zupełnie bezsilny. Dlatego bardzo serdecznie dziękuję Wam. Dziękuję wszystkim mieszkańcom, tym, którzy tutaj przychodzą się modlić. Na razie przychodzicie w inne miejsce, ale za chwilę to już będzie miejsce takiej żarliwej modlitwy. Bardzo Wam dziękuję za ofiarność, za zaangażowanie. Dziękuję też za to, że dzisiaj jesteście tutaj. To jest taki, można powiedzieć, drobny akt, ale niezwykle ważny. Bo od tego momentu my nabieramy takiej świadomości, że to jest Dom Boży i dzieło, które my wykonujemy od początku do końca dla Jezusa Chrystusa, dla Kościoła i dla nas. I nie tylko dla nas. Złożenie kamienia węgielnego pod budowę kaplicy pod wezwaniem niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Małka. Działo się to 1 grudnia w roku pańskim 2021 w Małkach, w miejscowości należącej do parafii pod wezwaniem świętego Bartłomieja w Muszanie. Na stolicy Piotrowej zasiadał papież Franciszek, w diecezji toruńskiej przewodniczył ksiądz biskup Wiesław Śmigiel. Dziekanem dekanatu brodnieckiego był ksiądz kanonik Mariusz Stasiak, proboszczem parafii w Muszanie był ksiądz Sławomir Witkowski. Wójtem gminy Bobrowo, do której należy miejscowość Małki, był Paweł Klonowski, sołtysem wsi Małki Mirosława Załęcki. Decyzja o budowie kaplicy podjęto w 2015 roku, przypomnijmy, a prace według projektu architekta Piotra Olszaka z Piszu rozpoczęto w 2019. Kaplicę z bali świerkowy wykonał cieśla Stanisław Kapuściak wraz ze współpracownikami z miejscowości Podwilk na Orawie. W
Fundamenty były wykonane przez firmę Mariusza Chakulskiego ze Zbiczna, wejścia, schody i chodniki z kamienia przez parafianina Dariusza Jareckiego z Mało. Prace wykończeniowe z drewna wewnątrz wykonała firma stolarska Mirosława Zabłockiego, również z Mało. Pracę nadzorował inżynier Marcin Fabiański z Brodnicy. Czy pan Marcin w ogóle jest z nami tutaj? Chyba się schował. Nie. Pracę nadzorował inżynier Marcin Fabiański z Brodnicy. Kamień węgielny pochodzi z Bazylki Jasnogórskiej w Częstochowie i jest darem ojców Paulinów. Aktu położenia kamienia dokonał ksiądz biskup Wiesław Śmigiel. Na uroczystości byli obecni parafianie. Kaplica ta powstała w wyniku ogromnego zaangażowania duchowego i materialnego wielu parafian, a także innych życzliwych osób. Wszystko staraliśmy się wykonać na większą chwałę Bożą i cześć Najświętszej Maryi Panny, której dedykujemy tę świątynię, prosząc o opiekę nad całą naszą wspólnotą parafialną. Amen. Też mam w tym sławie, że te świątynie potrafią być bardzo trwałe. Tym bardziej, że kiedyś nie było takich środków, które zabezpieczały mnie. I bardzo często te kościoły po prostu się paliły. Tutaj jeszcze, kochani, będzie taki... Jeszcze taki, będzie taka krótka informacja, którą schowamy w kapsule czasu. Tutaj właśnie, że odbyło się to nasze poświęcenie 1 grudnia i tutaj zapraszam wszystkich do podpisu, tak jak jesteśmy. Także kolejeczka jakaś, bo chcemy to zamknąć potem, potem nie zaglądasz pod te deski. Możemy na tym stoliku też i mamy czas. Gdyby, czy ksiądz biskup też swój podpis do... Nie, do kapsuły to ja się podpiszę, bo to może zginie, a tam... Karminer zrobić. Szanowni księża, księże dziekanie tutaj, zaproszeni goście, parafianie. Ja to troszeczkę takiej w podwójnej roli dzisiaj tutaj występuję, bo jako wójt gminy Bodrowo i parafianin, no i sąsiad tej kaplicy. Bardzo się cieszę jako włodarz i jako osoba, że naprawdę taka piękna kaplica tutaj powstała. To będzie perełka naszej gminy Bobrowo. Jest gmina Bobrowo, jak już jestem wójtem skąd. Tam, gdzie jest budowana ta piękna kaplica, mówimy kaplica, ksiądz biskup powiedział kościół, bo to w sumie jest kościół tak naprawdę. My jesteśmy przyzwyczajeni, że to jest kaplica. Tak. Szanowni Państwo, naprawdę to jest piękna rzecz, pięknie wykonana. I chciałbym też tutaj podziękować wszystkim osobom, które się zaangażowały w budowę tej kaplicy. Jeszcze dużo pracy jest. Przede wszystkim tutaj księdzu Sławomirowi Witkowskiemu, Radzie Budowy Kaplicy, Radzie tutaj też cała rada parafialna tu się włączyła, wszystkim mieszkańcom, darczyńcom, ci, którzy tutaj darowali swój grosz, ale też i dużo pracy tutaj też włożyli, fizycznej pracy. I to jest bardzo ważne, bo ta wspólna inwestycja tutaj łączy tutaj też parafian i mieszkańców i te osoby, które ofiarowały swoją pracę i swoje finanse. I tak chcę na koniec powiedzieć, że znowu skorzystałem, bo będę miał tutaj bardzo blisko, tak żartobliwie, no może troszeczkę bliżej będą Państwo Jareccy mieli, aby się tutaj na chwałę Bożą z Państwem tutaj będziemy mogli chwalić Pana Boga wspólnie w czystym, pięknym pomieszczeniu, w czystym, pięknym kościele. Wszyscy skorzystali. Jest to, że tutaj tak blisko będzie ta kaplica. Ja powiedziałem kościół dlatego, że w sensie teologicznym to jest kościół, w sensie teologicznym. To tam, gdzie my się gromadzimy, gdzie oddajemy cześć Panu Bogu, to zawsze jest to kościół. My jesteśmy tym kościołem też. I wnuczka, która jest jak mają, to dobry zawód.
Zapomnieliśmy czegoś? Tak, no bo jak się tam przyjedziemy jeszcze... No. Kamień to tam dobrze. Tak, to daliśmy. Zakręcamy. Szkło i pomoże pieca. O, to wiesi stoiki. Teraz się tylko w jedną stronę. Dobra. Proboszczu. Idziemy, chodź, proboszcz. No dobrze. No to tam będzie ciężko się z kim poradzić. Proboszcz. O, malutko. O, jest, jak się zakruszyło, kurz. Pięknie.